Historia bez cenzury. Blowek, gonciarz, Darwini, Rafał Gębura, Gimper, wszyscy wydają książki. Dlaczego? Czy to jakaś ustawiona akcja? Po co ci YouTuberzy właściwie to robią? Oglądaj! Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zawód YouTuber. Pisać każdy może, czasem trochę lepiej, czasem trochę gorzej. Są na naszej platformie twórcy, którzy różne swoje pozycje wydają od lat. Na przykład Krzysiek Gądziaż, który już, ojej, 6 czy 7 lat temu wydał swoje wybuchające beczki, Zrozumieć gry wideo, taki był chyba podtytuł, później webshow z sekrety wideo w internecie, a teraz ostatnio ogłosił Rozum i godność człowieka. Świetnym przykładem jest też Radek Kotarski, który już lata temu wydał swoją książkę Nic bardziej mylnego, która jest zbiorem przeróżnych ciekawostek, i obalonych mitów, yy, które często krążą gdzieś tam w naszym społeczeństwie, a następnie kilka lat później wydał kolejną swoją publikację, czyli Włam się do mózgu. No i to włamywanie się do mózgu poszło mu na tyle dobrze, że nawet założył potem swoje wydawnictwo, które nazwał Altenberg. I jak piszą różne portale, to zarabia tam bardzo dużo pieniędzy. Radkowi gratulujemy i informujemy, że zazdrościmy. Gdzieś po drodze pojawiło się też kilka eksperymentów, to znaczy takich często pojedynczych romansów twórców z książkami, jak na przykład książka Remigiusza Maciaszka Cały ten rok, It's Only a Game od Kaiko, Terefera od Jasia Dąbrowskiego, czy Poradnik do Pokémonów od Marcina Dubiela. Zasadnicze pytanie, które nasuwa się na myśl, brzmi Po co? Po co ci ludzie wydają książki? Co im to daje? Czy to się w ogóle opłaca? Czy to chodzi o pieniądze? Czy chodzi o coś więcej niż pieniądze? Odpowiedź brzmi, jak to zawsze w takich tematach. To zależy. Po pierwsze, często może być to alternatywny sposób na przekazanie pewnych informacji, które twórca i tak chciałby przekazać. To znaczy, jeżeli weźmiemy sobie książkę Rafała Gębury: Otwórz oczy to on tam de facto robi w niej to samo co na kanale, tylko trochę więcej i trochę szerzej. To znaczy, podobnie jak na swoim kanale, gdzie przeprowadza z ludźmi wywiady, pokazuje nam jakieś takie trudne. I często ujmujące i bardzo głębokie historie, to to samo robi w książce, tylko idzie tam o krok dalej i rozszerza to trochę o formę reportażu, gdzieś tam też platając swoją opinię, ale generalnie jest to spójne z tym, co dotychczas robił, tylko po prostu zdecydował się na inną formę. Jeżeli chodzi o świeżą książkę grupy filmowej Darwin, to nie koniec świata, to to jest zbiór opowiadań z uniwersum, które stworzyli sobie na kanale. I tak naprawdę pewnie z każdej z tych opowieści. Mogliby po prostu nagrać film, ale z powodu pewnej wewnętrznej potrzeby bądź chęci wprowadzenia wielowątkowości z poziomu twórcy, zdecydowali się, żeby te konkretne opowieści dać ludziom w innej formie niż dotychczas. Analogicznie, ja również mógłbym teoretycznie założyć oddzielny kanał, na którym nagrałbym po prostu serię filmów 15, 20, 30, na których przekazałbym tę samą wiedzę, którą przekazuję w książce. Skupiłbym się na tematyce tłumaczenia ludziom, jak zdobywać nowe umiejętności, jakich metod nauczenia do tego używać, jak poruszać kompetencje z wykorzystaniem internetu, jak pracować nad swoim wizerunkiem. To wszystko mógłbym przekazać w formie wideo. Tylko, że książka nie będąca 10-minutowym filmem na YouTubie, tylko 240, 260 czy nawet 300 stronicowym dziełem, może Podejść do tematu o wiele szerzej, może dużo mocniej go zanalizować, zgłębić, przekazać odbiorcy o wiele więcej wiedzy. Plus mam też wrażenie, że często jest kierowana do troszeczkę innych osób. Po drugie, nie ukrywajmy, na wydaniu swojej książki można nieźle zarobić. Oczywiście dużo zależy od tego, gdzie wydajemy. Najwięcej zarobią autorzy decydujący się na tak zwany self-publishing, ale oni też ponoszą największe ryzyko finansowe, ponieważ muszą sami zapłacić za druk książki i zadbać o jej wysyłkę, ale za to, z którą zapłaci odbiorca, zostanie dla nich najwięcej pieniędzy. Szczególnie jeżeli zdecydują się uciec z kraju ze wszystkimi pieniędzmi, jak pewien znany youtuber. Standardowo wydawnictwo autorom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pisaniem książek, nie oferują wcale. Ale tak dużych stawek, jak może się wydawać. Nigdy w takowym pozycji nie wydawałem, ale czytając przeróżne wywiady i opracowania w tym temacie, raczej mówimy o stawkach bliżej od 2 do 5 zł, niż od 20 do 30 za książkę, która kosztuje przykładowe 40 czy 50 PLN-ów. Wyjątkiem na tej mapie wydawnictw jest Altenberg założony przez Radka Kotarskiego. I nie mówię tego tylko dlatego, że go lubię i że też wydałem u niego książkę, ale dlatego, że faktycznie warunki finansowe, które oferuje autorom, są najlepsze. Nie jest to tyle, co w Self Publishing Oczywiście, ale jest to kilka razy więcej niż oferuje przeciętne wydawnictwo. Jeżeli założymy, że autor takiej książki niech zarobi nawet 10 zł od sprzedanego egzemplarza, a w self publishingu 35 po pokryciu wszystkich kosztów, to przy tysiącu sprzedanych pozycji mamy kolejno 10 albo 35 tysięcy złotych. Jeżeli książka uzyska status bestsellera, czyli 10 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, no to już zaczynamy liczyć w setkach tysięcy, przykładowe 100 tysięcy w wydawnictwie, albo 350 w self publishingu. To sporo, ale żeby sprzedać aż tyle egzemplarzy, żeby książka uzyskała status bestsellera, trzeba mieć albo albo bardzo mocno zaangażowaną społeczność, albo popełnić coś naprawdę dobrego. Wiem, że dużo będę chwalił radka w tym materiale, ale jeżeli chodzi o książki, to trochę takie są fakty, że rekord na polskim YouTube chyba należy do niego. Yy, przynajmniej nie jest mi wiadomo, żeby którykolwiek inny z autorów pochwalił się kiedyś taką liczbą, bo włam się do mózgu sprzedał się w liczbie ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Więc yy, no, ja policzyłem sobie, ile to jest pieniędzy i nienawidzę się radku. I stosunkowo łatwo można policzyć, ile to pieniędzy. Jest to Dużo pieniędzy, yy, ale raczej jest to ewenement niż standard. Co by jednak nie mówić, sprzedaż nawet tych 5 czy 7 tysięcy egzemplarzy to naprawdę niezła kasa. Po trzecie i chyba najważniejsze, moim zdaniem ważniejsze niż pieniądze, książka to potężne narzędzie wizerunkowe. Wielokrotnie wspominany już przeze mnie Radek dzięki swoim publikacjom zacementował swoją pozycję jako eksperta. Podobnie zresztą sytuacja ma się w przypadku Wojska Drewniaka z kanału Historia Bez Cenzury, których... Książek w tym temacie wydał co najmniej kilka. Yy, zresztą analogicznie, jeżeli chodzi o Krzyśka gąciarza, któremu wypuszczone dotychczas książki zdecydowanie pomogły. W przypadku Rafała Gębury książka Otwórz Oczy to takie. Naturalne przedłużenie jego kariery dziennikarskiej, trochę legitymizacja, której on nie potrzebuje, co prawda, ale cementuje go to jako tym bardziej osobę, która poważnie podchodzi do swojego zawodu, poważnie podchodzi do tematu i nie tylko przy artykuły, na przykład do Newsweeka, bo kiedyś Rafał tam pisywał, nie wiem czy jeszcze pisze, wydaje mi się, że już nie, yy, czy, czy przeprowadza z ludźmi wywiady, ale też wydaje własną książkę. Dla mnie przykładowo zdolny do wszystkiego jest kontynuacją otwierania troszkę innej ścieżki, którą zacząłem sobie otwierać w momencie nagrywania z zawodu youtuber, czy chociażby otwierając serię rozmów, w ramach serii Otwarte Karty na kanale Lekko Nie Będzie, w ramach czego coraz mniej zaczynam zajmować się tym, z czego się wywodziłem, czyli z nagrywania gier komputerowych, a coraz więcej przechodzę na backstage i otwieram sobie nowe drogi do poopowiadania o tym, co mnie tak naprawdę fascynuje, to znaczy o tych wszystkich psychologicznych i mechanicznych aspektach tego, jak to wszystko działa. Jak możemy zastosować socjologię i wiedzę o tym, jak zachowuje się tłum, jak w mediach społecznościowych działają zasady znane z socjologii, czy budowania swojego wizerunku. Trochę podobną sytuację miał Tomek Kamel, który często był kojarzony. Jako osoba raczej po prostu pracująca w telewizji, będąca prowadzącym różnych programów i zaczął od założenia kilka lat temu kanału Camel Channel, na którym opowiadał trochę o backstage'u tej swojej pracy, jak komunikować się z ludźmi, jak mówić do kamery, jak okiełznać tremę czy stres przy wystąpieniach publicznych, a później jeszcze mocniej ucementował ten wizerunek, wydając swoją książkę moc w gębie i widać, że coraz mocniej kieruje się w stronę zostania ekspertem od komunikacji werbalnej i niewerbalnej i zresztą bardzo słusznie, bo faktycznie jest w tym dobry. Warto tutaj też wspomnieć Michała Szafrańskiego z bloga Jak Oszczędzać Pieniądze, który i tak miał do Mocną pozycję i wizerunek eksperta, ale swoją pierwszą pozycją finansowy ninja tak naprawdę niesamowicie ją wzmocnił. Szczególnie, że książka traktowała o zarządzaniu pieniędzmi właśnie, a później bardzo transparentnie na swoim blogu prezentował wyniki sprzedaży, jak ją reklamuje. I trochę dookoła swojego produktu zrobił jeszcze więcej kontentu, dzięki czemu jeszcze bardziej wzmocnił wizerunek eksperta, przy czym będąc jeszcze bardziej transparentnym, więc trochę takie perpetuum mobile, które dla niego zadziałało rewelacyjnie. Po czwarte jest to świetna metoda na otrzymanie takiej cegiełki wdzięczności od najbardziej zaangażowanych fanów, którzy być może chcieliby w jakiś sposób nas wesprzeć, albo są bardzo zaangażowani w to, co robimy i książka jest trochę idealnym sposobem do tego, żeby mogli dostać więcej nas w trochę innej formie, a przy okazji troszeczkę odwdzięczyć się za to, co dla nich robimy. Myślę, że to był duży czynnik przykładowo przy książce grupy filmowej Darwin, która ma bardzo zaangażowaną społeczność, która niesamowicie mocno wspiera ich na Patronite, więc kiedy ci ludzie, którzy tak kochają ich produkcję, zobaczyli, że Darwini wypuszczają książkę, nie tylko byli pewni, że będzie ona bardzo dobra, ale też chcieli po prostu okazać im swoją wdzięczność za to, co chłopaki dla nich robią. Mam wrażenie, że trochę na podobnej w zasadzie działała książka Tereferę Jaśka Dąbrowskiego, która była skierowana raczej do jego najbardziej zaangażowanych fanów, yy, czy też chociażby jeszcze troszkę inny przykład, yy, nieco starszy, śmieszek Martina Stankiewicza, gdzie Książka była tak naprawdę dla niego sposobem otwartej komunikacji z fanami, której dotychczas nie mógł przeprowadzić przez wzgląd na to, że w jego filmach jest aktorem, i gra, i trochę ta formuła jego kanału mu na to nie pozwala. Albo książka Cybermariana, dziś tak bardziej, w której opisywał dużo prywatnych historii, chociażby to jak wygrał z Rakiem. I prawdopodobnie są to rzeczy, które nie pasowałyby aż tak do formuły głównego kanału, który prowadzi. Aspekty pracy nad swoim wizerunkiem. Komunikacją z ludźmi w internecie na mediach społecznościowych oraz metody na zdobywanie umiejętności i informacji z internetu bardzo szeroko opisuje właśnie w mojej najnowszej książce Zdolny do wszystkiego. Gorąco zachęcam do wejścia na gimper.altenberg.pl i zapoznania się z większą ilością informacji w jej temacie, szczególnie, że kończy się przed sprzedaż. Moi drodzy, premiera już 12 grudnia, a zamawiając przed tą datą, otrzymasz nie tylko mój autograf w swoim egzemplarzu książki, nie tylko darmową dostawę to jest 15 zł w kieszeni, ale także książka dotrze do Ciebie jeszcze przed oficjalną premierą. No i co bardzo ważne, każdy egzemplarz to jeden ufundowany obiad dla Fundacji Pajacyk. Gimper.altenberg.pl gorąco, gorąco zapraszam. Jak widzicie, książki youtuberów to nie jest taki czarno-biały i prosty temat, jak może się na pierwszy rzut oka wydawać i największym wnioskiem moim zdaniem jest to, że korzyści wizerunkowe, które może potencjalnie otrzymać twórca dzięki wydaniu takiej pozycji, bardzo mocno przewyższają wartość tego, że zarobi na tym jakieś pieniądze. Choć oczywiście, gdyby finanse byłyby zupełnie nieistotne, to twórcy udostępniliby te treści za na darmo. Trzeba jednak pamiętać, że książka to nie tylko książka, ale przede wszystkim ileś lat czyjegoś doświadczenia zamkniętych w pigułce, którą Wy możecie przeczytać w ciągu kilkunastu godzin. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach Zawód Youtuber. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!